Okej, widzę, że już większość osób zajęła swoje miejsca. Teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego wykładu. Opowie nam pan dr Leszek Duraj o... Opowie nam o tych wydarzeniach, kiedy komputery jest nas jednak zawodzą. Powitajmy pana doktora Pawana. Okej, okay, to na początek, czy mnie słychać? A jak mówię tak, to też mnie słychać? Świetnie. Ja się faktycznie nazywam Lech Duraj i pracuję w Katedrze Algorytmiki na Uniwersytecie Jagiellońskim. No, oczywiście mógłbym próbować ukryć ten fakt, ale wyszedłby i tak natychmiast, więc stanę przed państwem w prawdzie. Ja jestem teoretykiem. To znaczy, podchodzę do informatyki, do komputerów, do wszystkiego, co mogą nam dać komputery, jak do twierdzeń matematycznych. Mam problem, chcę go rozwiązać. My, teoretycy, mamy problem, chcemy go rozwiązać, chcemy coś udowodnić. No i tak naprawdę interesuje nas właśnie, co da się formalnie, matematycznie udowodnić w informatyce. No i rzecz jasna, jest bardzo dużo takich sytuacji, kiedy takie dowody pomagają tym praktycznym informatykom, też państwo, jeżeli chcą coś implementować. Jest po prostu kupa różnych odkryć, których dokonali teoretycy, a które natychmiast znalazły zastosowanie praktyczne, nawet czasem bardzo szerokie. I ja wcale nie o tym chcę mówić. Ja chciałem mówić o takich sytuacjach, kiedy genialny informatyk udowodnił coś i okazało się, że odbiera to całkowicie nadzieję. Chcę mówić o takich sytuacjach, kiedy ktoś coś udowodnił i okazało się, że komputery czegoś nie umieją zrobić. W takich sytuacjach, kiedy no właśnie okazuje się, że komputer nigdy nie będzie w stanie czegoś policzyć, albo nie będzie w stanie czegoś policzyć w tym stuleciu, chociaż nie będzie tego w stanie policzyć w ciągu najbliższych kilku minut. Po co zajmować się takimi rzeczami? Jaki jest sens dowodzenia, że komputery czegoś nie umieją zrobić? No to jest pytanie, które jakby wszyscy teoretycy uwielbiają. Ale zastanówmy się nad nim przez chwilę poważnie. Po co dowodzić, że czegoś się nie da zrobić? Odpowiedź jest prosta. Nie ma co zasłaniać się praktycznymi zastosowaniami, chociaż takie też są. Czasami warto wiedzieć, że jakiś problem jest trudny. Czasami warto wiedzieć, że lepiej sformułować nasze zadanie inaczej. Warto wiedzieć, że nie opłaca się iść jakąś drogą. Ale przede wszystkim dowodzimy takich rzeczy, żeby wiedzieć, żeby rozumieć. Chcemy zrozumieć, jak działa świat, chcemy zrozumieć, jak działa matematyka, chcemy zrozumieć, dlaczego pewne algorytmy są łatwe, coś się da zrobić szybko, czemu pewne inne są trudne, czemu inne w ogóle nie istnieją. Właściwie całą motywację wystarczyłby nam ten pęd do wiedzy, ta chęć zrozumienia. Oczywiście nie jest to jedyna motywacja. Bardzo wiele wyników teoretycznych ma zastosowanie praktyczne. Ja nie o nich będę mówił. No właśnie. Tytuł jest Geniusz naukowca, porażka informatyki, czyli w czym komputery nie będą nam w stanie pomóc. No dobrze. Historia zaczyna się... O, część pierwsza... Apogeum tego, co się będzie działo w części pierwszej, przypada na rok 1936, ale cała historia zaczyna się nieco wcześniej. Cała historia zaczyna się około roku 1900 od pana, który nazywał się David Hilbert. On jest uważany, on jest przede wszystkim matematykiem, bardzo słynnym, jest uważany za ostatnią osobę, która miała ogarnąć całą matematykę. Dzisiaj takich ludzi nie ma i prawdopodobnie już nigdy nie będzie. Matematyka rozrosła się tak bardzo, że można być specjalistą w jakiejś dziedzinie, ale kogoś, kto by wiedział, co się dzieje, jakie są najnowsze wyniki we wszystkich dziedzinach i potrafił coś dołożyć, takich ludzi nie ma obecnie. David Hilbert w okolicach przełomu wieków był ostatni. On właśnie w roku 1900 był taki wielki zjazd matematyków, Światowy Kongres w Paryżu. On wygłosił taką bardzo słynną prelekcję, na której powiedział jego zdaniem, jakie problemy badawcze, jakie pytania będą miały najważniejszy skutek w matematyce w XX wieku. Co ciekawe, bardzo dobrze trafił w większości. Tam pytał o rachunek wariacyjny, pytał o hipotezę Riemanna. Niektóre te problemy, które on zadał, do dziś nie umiemy ich rozwiązać. Niektóre rozwiązywały się przez cały XX wiek, niektóre rozwijają się do dziś, niektórych do dziś nie wiemy, jak zrobić. Dla nas jest ważny problem numer 10. Problem jest 23, dla nas będzie ważny problem numer 10. Dane jest równanie diofantyczne, za chwilę powiem, co to jest równanie diofantyczne, czy istnieje algorytm, który by je rozwiązał.
Otóż Hilbert nie mógł użyć pojęcia algorytm, ponieważ takiego pojęcia nie było. W czasach Hilberta, co działał już Babbage, działał Ada Lovelace, ludzie już potrafili konstruować maszyny, które by coś liczyły. Ale takie pojęcie komputera, które by wczytywał dane, na które można było pisać program. Takiego czegoś jeszcze nie było. W związku z czym Hilbert nie mógł zapytać o algorytm rozwiązujący równania. On musiał zapytać o coś innego. Dobrze, co to jest równanie diofantyczne? To jest dużo prostsze niż wygląda. To jest po prostu równanie, które można się posługiwać tylko dodawaniem i mnożeniem. No i oczywiście odejmowaniem. My mamy liczby, mamy niewiadome, rozwiązujemy w liczbach całkowitych. Czy istnieją liczby całkowite spełniające takie równanie? Akurat to równanie, które napisałem, ma nieskończenie wiele rozwiązań. No ale ogólnie może być wysoki stopień, może być x do siódmej, może być dużo zmiennych. Pytanie, czy istnieje jakiś algorytm? Hilbert zapytał, czy istnieje jakiś przepis, który rozwiąże takie równanie w skończonej liczbie kroków. No zapytał i nikt nie wiedział, jak się to zabrać. Pierwszy postęp tak naprawdę... No właśnie, Hilbert nie wiedział, co to jest algorytm. I człowiekiem, który odpowiedział na to pierwsze pytanie, co to jest algorytm, był być może Państwu znany Alan Turing. Alan Turing ostatnio zyskał dodatkową sławę za przyczyną filmu Gra Tajemnic. Nie wiem, czy Państwo oglądali film Gra Tajemnic. W zasadzie nie ma w nim ani jednego faktu zgodnego z rzeczywistością, ale jest sympatyczny, w związku z czym jakby nie należy się za bardzo na niego obrażać. Turing istotnie łamał szyfry, oddał duże usługi aliantom w czasie II wojny światowej. Miał inne dobre pomysły, na przykład miał dość dobrą intuicję, jak odróżniać robota, który dobrze udaje człowieka, od robota, który na pewno jest robotem. Tak zwany test Turinga, ale o tym nie będę dzisiaj mówił. Natomiast przede wszystkim udało mu się w pewien sposób uchwycić matematycznie, mimo że jeszcze o komputerach dalej nikt nie słyszał, udało się uchwycić matematycznie, co to jest komputer, co to jest algorytm i co to znaczy, że coś się da obliczyć za pomocą komputera. To, co on wymyślił w roku 1900, w latach 30., w szczególności w roku 1936, okazało się prawdziwe do dziś. Trafił idealnie, mimo że nie miał zielonego pojęcia, to co są komputery. To jest, proszę Państwa, przykład prawdziwego geniusza. No dobrze. Między innymi udowodnił coś, co jest naszym pierwszym wynikiem i jednocześnie najmocniejszym i najbardziej pesymistycznym. Najbardziej depresyjnym. Można podać bardzo dobrze sformułowany problem, który w żaden sposób nie da się rozwiązać za pomocą algorytmu. No dobrze, co to znaczy dobrze sformułowany problem? No oczywiście możemy komputer zapytać, nie wiem, jaki jest sens życia albo po co nam uczucia, to na to komputery nie odpowiedzą. Nie, jeżeli Państwo widzieli albo czytali Autostopem przez Galaktykę, to tam jest komputer, który udziela odpowiedzi 42 i dopiero potem ludzie zaczynają zastanawiać, jakie jest pytanie. Więc istnieją pytania, które komputer potrafi zrozumieć, które można mu zadać, a wiadomo, że nigdy nie będzie algorytmu, które by je rozwiązywał. Być może część z Państwa widziała ten problem i w ogóle nierozstrzegalność. Tych Państwa przepraszam z góry, ale być może Państwo nie widzieli i opowiem. Teraz najlepszym takim problemem, najprostszym takim przykładem, najprostszym do udowodnienia i tym, który właśnie udowodnił Turing, to jest problem stopu. Wyobraźmy sobie program, który patrzy i analizuje inne programy. Tak, dostaje kody programów i ma coś z nimi zrobić. Oczywiście znamy takie programy, nazywają się kompilatorami. Ale pytanie, czy kompilator, mają Państwo środowisko programisty. Piszą Państwo w swoim środowisku, piszą Państwo program, jakiś projekt, środowisko Państwo organizuje i nagle zapala się czerwona lampka. Koleś, nie pisz tak, ten program ci się na pewno zawiesi. Pytanie, czy istnieje takie środowisko programisty, czy istnieje taki program, który potrafi spojrzeć na kod innego programu i powiedzieć, czy on się wiesza. No właśnie, istnieje czy nie istnieje? Nie. Od razu uprzedzę fakty. Taki program, który analizuje kod innego programu, nie może istnieć. No dobrze, ja spróbuję Państwu pokazać mniej więcej dowód tego, a tak z ciekawości. Kto z Państwa widział to twierdzenie kiedyś o nierozstrzygalności? No na szczęście optyczna mniejszość, ale sporo Państwa widziało. No spokojnie, dojdziemy potem do trudniejszych rzeczy też. Dla uproszczenia, ja udowodnię to tak, jak dzisiaj byśmy pokazali, to w C++. Pokażę, że nie ma programu w C++, który patrzyłby na inne programy i mówił, czy się wieszają. Oczywiście Turing jakoś tak wyszło, że przez całe życie nie nauczył się C++. Nie wiedzieć czemu. No ale ja właśnie udowodnię to w C++. Załóżmy dla uproszczenia, dowód jest dokładnie taki sam, jeżeli nie przyjmiemy tego uproszczenia, że mamy tylko jedną funkcję. Tylko jedna funkcja, która przyjmuje wszystkie swoje argumenty jako taki długi string. To są wszystkie argumenty funkcji. No i to jest typowy program. Mamy sprawdzić, czy on się wiesza. No to załóżmy, że napisaliśmy inną funkcję,
Does It Hang, która przyjmuje kod programu, czyli jakby czyta kod takiego typowego programu i przyjmuje argument i ma zwracać true, gdyby się ten program zawiesił, a false, jeżeli nie. Załóżmy, że taki program mamy. Ktoś nam dostarczył bibliotekę, w której jest coś takiego. To co robimy? Znaczy dobrze, co moglibyśmy zrobić? Teraz dowiadam, że to nie istnieje, w związku z czym nic nie zrobimy, ale co moglibyśmy zrobić z takim programem? Moglibyśmy zrobić drugi program, który jest nazwany na to, co robi, nazwałem Evil Troll. Zły troll tak naprawdę zachowuje się, używa tamtego programu, używa tego sprawdzania wieszania, ale po pierwsze, bierze taki, procedura troll bierze jakiś program i nie chce go analizować w sposób dobry, tak jak tamten program, tylko po pierwsze podaje mu jako dane wejściowe jego własny kod. Program, który jako dane dostaje jego własnego, który pluje własnym kodem, to jest marzenie hakerów i specjalistów od bezpieczeństwa. Typowo programy nie działają na własnych kodach, no ale ta procedura może programowi podać jako wejście jego własny kod, kto jej zabroni. No i teraz patrzy, czy program na własnym kodzie się zawiesi, a potem robi odwrotnie. Dajemy programowi własny kod, patrzymy, czy się zawiesi. Jak się nie zawiesi, to my się wieszamy. Jak się zawiesi, to my się nie wieszamy. No, mamy Does It Hang, mamy tą piękną bibliotekę, możemy sobie taki program napisać. Nikt nam nie zabroni. To teraz, jak zachowa się, i to jest wójt programu, Evil Troll na swoim własnym kodzie? W jaki sposób Evil Troll zanalizowałby siebie samego? Patrzy, co on sam by zrobił. Jeżeli wyjdzie mu, że program Evil Troll patrzy, co ja sam bym zrobił. Jeżeli wyjdzie mi, że mam się nie powiesić, to ja się powieszę. Jeżeli wyjdzie mi, zanalizowałem, wyjdzie mi, że mam się zawiesić, to ja się nie powieszę. Co z tego wynika? Że z takiego przewidzenia przyszłości, no właśnie, przewiduje, co on sam ma zrobić na własnym kodzie, a potem robi odwrotnie. Ponieważ ma możliwość, na naszą bibliotekę, może przewidzieć, co on sam by zrobił, no to nikt mu nie zabroni. Tak. Jeżeli wykryje, że miał się wieszać, nie wiesza się. Jeżeli wykryje, że miał się nie wieszać, to wiesza się. No to problem. W takim razie taki program i Evil Troll po prostu nie może istnieć. Nie mógłby się na własnym kodzie ani wieszać, ani nie wieszać, czyli po prostu nie istnieje. No ale problem w tym, że Evil Troll korzystał tak naprawdę tylko z biblioteki Does It Hang i z funkcji if i while. Ponieważ zakładamy, że funkcje if i while istnieją, w związku z czym Does It Hang istnieć nie może. Nie może istnieć procedura, która rozwiązuje problem z tobą, która patrzy na inne programy i mówi, czy się wieszają. Tak? To jest pierwszy problem, który poznaliśmy, którego komputery nie umieją zrobić. No oczywiście, być może nie powiedziałem tego na początku. Wszystkie te problemy, o których powiem, których się nie da zrobić, ludzkość i tak je robi. Ludzkość i tak taka jest, jest w stanie przewidzieć do pewnego stopnia, czy program się powiesi, czy nie. Można wykryć nieskończoną pętlę w programie. Tego, czego nie ma na pewno, to programu, który ze stuprocentową dokładnością wykrywałby zawieszanie. No dobrze. Można analogiczny argument powiedzieć dla dowolnego innego języka programowania, Pythona, C Sharpa, Java. Zadziała to samo. No dobrze, ale w jakim języku robił to Turing? Na pewno Państwo słyszeli o maszynie Turinga. Maszyna Turinga to jest taki bardzo prymitywny komputer. Taki jak i w 36. Oczywiście Turing go nie konstruował, bo nie miałby po co. Jest to konstrukcja teoretyczna. Komputer, który jedyne co ma, to jedną komórkę pamięci. Ta komórka pamięci to jest to na dole. Ta komórka pamięci pokazuje, w jakim stanie jest program. Na tylko 7 możliwych stanów. Nasza maszyna jest albo wesoła, albo smutna, albo zagniewana, albo coś. Wiem, że tych stanów jest mało, skończenie wiele. I jest taka duża taśma, która służy jako wejście i wyjście. Ta maszyna ma jechać po taśmie, przeczytać to, co tam było i napisać swoją odpowiedź również na tej taśmie. Program takiej maszyny składa się z prostych instrukcji. Jeżeli jestem wesoły i na taśmie widzę 1, to zmieniam ją na 0 i idę w prawo. Jeżeli jestem smutny i na taśmie widzę 0, to nie zmieniam go, idę w prawo, ale robię się wesoły. Taki bardzo prosty program. Najprostszy możliwy. Co się okazało? Ten model Turing, który zaproponował Turing, oczywiście jest bezużyteczny. Państwo nie zaprogramują za jego pomocą nie wiem, gry, ani nie GPS-a, ani nie rozwiążą żadnego problemu, dlatego że to jest nieefektywne. Ale Turing udowodnił, Turing nie mógł udowodnić, ponieważ nie było jeszcze wtedy komputerów, ale udowodniono później, że każdy komputer dotychczas znaleziony, każdy sposób liczenia algorytmicznego, czy też programistycznego czegoś, da się zrobić na maszynie Turinga.
Tylko zajmuje to dużo więcej czasu. Czyli Państwo mogą sobie, jeżeli ja sobie mogę wyliczyć na swoim komputerze, to mogę to zrobić na maszynie Turinga, tylko zajmie mi to na przykład, nie wiem, 3 lata. Więc chyba maszyna Turinga jest bezużyteczna z punktu widzenia praktycznego. Ale jeżeli udowodnimy, że maszyna Turinga czegoś nie umie zrobić, to żaden komputer tego też nie będzie umiał zrobić. Żaden komputer, komputer umiał być bardziej efektywny niż maszyny Turinga, ale nie mogą zrobić czegoś, co maszyna Turinga by nie potrafiła. I tak naprawdę to, co mówię, nie jest twierdzeniem. To, co mówię, jest tezą, w którą wierzymy i dotychczas nie znaleźliśmy nic, co by jej zaprzeczyło. Tak zwana teza Churcha Turinga. Maszyna Turinga opisuje dokładnie to, co można zrobić za pomocą komputera. Więc Turing podał swój dowód właśnie na takiej maszynie. Okazało się, że przenosi się, tak jak powiedziałem, na wszystkie inne sposoby mówienia komputera. Dobrze, czego jeszcze nie umiemy zrobić? No, gdybyśmy tylko nie potrafili sprawdzać, czy program się wiesza, to nasze życie nie byłoby takie złe, bo bez przesady. Ale na przykład klasyczna rzecz, jeżeli Państwo pisali jakieś projekty, duże projekty w środowiskach programistycznych, to czasami podkreśla linijkę na czerwono i mówi, że ten kod jest nieosiągalny, że tam nie można dojść. Świetnie, że to robi, ale w zasadzie nie umie. W zasadzie nie powinien tego robić. W zasadzie nie umie. Czy umie wykryć takie konkretne sytuacje? No oczywiście, jeżeli przed tą instrukcją jest, nie wiem, dzielenie przez zero albo wyjście z programu, to wtedy kod jest martwy. To jest jasne. Ale nie, ma, nie może być takiego komputera, takiego programu, który patrzy na kod innego programu i mówi, czy ten kod jest martwy. Czy, gdyby był, to mógłbyś po prostu zapytać o ostatnią linijkę programu. Czy ostatnia linijka jest osiągalna? Bo jeżeli tak, to program się nie wiesza. W związku z czym wykrywanie martwego kodu jest problemem, jak to się mówi, nierozstrzygalnym. Da się to robić do pewnego stopnia, da się wykrywać pewne sytuacje, w których kod jest martwy, ale stuprocentowej metody na wykrywanie martwego kodu nie ma i nie będzie. No, to jest coś, na czym nie chciałbym za dużo mówić, bo nie znam się na tym za dobrze. Problem type inference. W językach, zwłaszcza funkcyjnych, jest bardzo nieoczywiste, jak jakaś zmienna ma typ. Jeżeli mamy piętrowe funkcje i tak dalej, jeżeli typy nie są deklarowane, nie są statyczne, no to czasami kompilator musi się sam domyślić, jak jakaś zmienna ma typ. Nie może. Może do pewnego stopnia, ale zawsze można mu zadać taki złośliwy przykład, żeby nie był w stanie wywnioskować. Zawsze. Dobrze, ale żeby nie było, że możemy tylko patrzeć na inne programy, to zadam Państwu zupełnie inną zagadkę. Puzzle. Wszyscy lubią puzzle. Mamy puzzle, ale to będą takie specjalne puzzle. Mamy puzzle i są to kwadratowe płytki i każda płytka pasuje do innych. Tylko, że normalnie bym to zaznaczył takimi haczykami, tak? Jak puzzle mają takie wypustki, które pasują do innych puzli. Ja to zaznaczę kolorami. Zielony do zielonego pasuje, niebieski do niebieskiego, nieważne. Szary to niech będzie krawędź. To jest taka płytka, która ma płaską krawędź i ona może być na zewnątrz. No ale załóżmy, że jesteśmy obrzydliwie bogaci i kupiliśmy całe, wszystkie pudełka puzli na świecie. Możemy użyć dowolną ilość każdej płytki, ale z kolei ten, który robił puzzle, był obrzydliwie złośliwy. I wcale nie ma gwarancji, ale ani nie napisał na pudełku, jaki obrazek da się ułożyć, ani nie dał nam żadnej podpowiedzi co do tego, jakie obrazki mogłyby być możliwe do ułożenia. Pytanie, czy da się ułożyć jakikolwiek obrazek z tych puzzli? Czy da się w jakikolwiek sposób poskładać te puzzle tak, żeby pasowały do siebie, dostać jakikolwiek prostokątny obrazek dowolnej wielkości, który na krawędziach ma szare płytki? Tutaj się akurat nie da. Dlatego, że nie ma górnej szary. A nie, znaczy, czasami zakładam, że możemy obracać, czasami, że nie. Załóżmy, że nie możemy. Tutaj nie da się ułożyć, bo nie ma górnej szarej płytki. No ale tu mieliśmy szczęście. Pytanie, czy da się napisać program, który bierze zbiór płytek i mówi, da się ułożyć obrazek, albo nie da się ułożyć. To jest obrazek, albo nie da się ułożyć obrazka. Otóż nie ma takiego programu. Pokazał to Robert Berger w roku 1966 i dowód jest absolutnie kosmiczny. Jest to jeden z moich ulubionych pomysłów na dowód. Otóż da się wziąć dowolny program, dowolną maszynę Turinga i narysować na puzzlach obrazki. Rysuje na puzzlach, wyobrażamy sobie, co by było, gdyby ta maszyna skończyła obliczenia. Mogliśmy wtedy pokazać kolejne kroki maszyny. Taka taśma początkowa maszyny, potem następna taśma po kolejnym kroku, następna taśma. Mogliśmy udokumentować, jak maszyna kończy obliczenia. I Robert Berger zaproponował taki sposób narysowania obrazków na puzzlach, że jedyny sposób poskładania ich to jest ułożenie obrazka, na którym maszyna kończy obliczenia. Czyli tak zaprojektowaliśmy puzzle,
że jedyny możliwy sposób, w jaki moglibyśmy je ułożyć, poskładać do siebie, wtedy okazałoby się, widzielibyśmy na obrazku, maszynę Turinga, która wykonuje kolejne kroki obliczeń i kończy. No, moim zdaniem piękne. No i oczywiście pokazuje, że nie da się tego zrobić. Dałoby się w ten sposób wykrywać, czy maszyna Turinga, czy też dowolny program się zatrzyma. Skoro jedyny sposób ułożenia puzzli jest taki, że maszyna Turinga się zatrzymuje, to jeżeli gdybyśmy potrafili odpowiedzieć na pytanie o puzzle, tak albo nie, to potrafilibyśmy odpowiedzieć na pytanie, czy program może skończyć obliczenia. Tak. Dygresja. Ja w ogóle cenię sobie bezczelną publiczność. Jeżeli mówię coś niezrozumiałego, albo chcą Państwo o coś zapytać, albo żebym coś powtórzył, należy to powiedzieć. Tak w ogóle. Jak z wykładami teoretycznymi zawsze jest ten problem, że łatwo odjechać. W związku z czym, gdybym odjeżdżał, proszę mi dać znać. Tak, czy to, co powiedziałem, jest mniej więcej zrozumiałe? W tych płytkach. To było tak, czy nie? Dobrze, słyszę pojedyncze okrzyki. Tak, uznam je za dobrą monetę. Dobra, teraz pytanie, co z Hilbertem, co z jego równaniami dywantycznymi? Otóż ten problem czekał 70 lat na rozwiązanie. Potrzeba było 70 lat, żeby Jurij Matiasiewicz, bazując na pracy trojga innych matematyków przed nim, pokazał, że nie da się rozwiązywać równań. I ten dowód niestety, w odróżnieniu od na przykład płytek, jest dość paskudny. Zresztą nie będę go Państwu prezentował. W każdym razie zaczęło się od Hilberta, na Hilbercie zakończymy tę część. Jego problem okazał się nierozstrzygalny. Nie da się i nie będzie się nigdy dało rozwiązywać równań w liczbach całkowitych za pomocą komputera. No dobrze. Tak schematycznie mniej więcej jak on to udowodnił. Znaczy, bo no, jak człowiek myśli o tym, no to widzi różne sposoby, jak to można zrobić. W stylu na przykład z komputerami, żeby te płytki mają, że musi obliczyć, czy jest ilość płytek szarek z każdego boku. Odpowiednia ilość jest takich płytek. Znaczy, nie umiem tego powiedzieć w dwóch zdaniach, niestety. Właśnie on nie udowodnił tego sposobem płytkowym. Najprostszy sposób byłoby znaleźć takie równanie, dla każdego programu można by znaleźć takie równanie, że jeżeli ono ma rozwiązanie, to program kończy obliczenia. Przedstawić program jako równanie. Tak? Mamy program, chcemy go zanalizować, to zapisujemy ten program jako takie skomplikowane równanie. Jeżeli to równanie ma rozwiązanie, to program się kończy. Niestety, gdyby to było takie proste, to udowodniono by to dużo wcześniej i Matiasiewicz musiał się mocno nakombinować, żeby to zrobić. I to będzie taka technika, którą będziemy stosować bardzo często. Wiemy, że jakiś problem jest trudny, nie umiemy go zrobić, albo nie umiemy go zrobić szybko. No i będziemy dowodzić, że inne problemy też są trudne. Gdyby się dało zrobić jakiś inny problem, to ten trudny też. A tego trudnego wiemy, że nie umiemy. I tak jest tutaj. Gdyby się dało zrobić płytki, albo martwy kod wykryć, nie wiem, czy to już apokalipsa zombie, czy się dało zrobić płytki albo martwy kod wykleść, to dałoby się zrobić problem stopu, a jego wiemy, że się nie da. No dobrze. No to tyle odnośnie problemów, które nie umiemy zrobić. Może się wydawać, że teraz robi się bardziej optymistycznie. Może odrobinę, ale niewiele. Kto słyszał o problemie P równa się NP? No tutaj oczekuję optycznej większości. A kto wie, co to jest problem NP? Wow. Dobrze są Państwo wyedukowani? No dobrze, to jest pytanie o tym, czego komputery, co komputery w zasadzie potrafią zrobić, ale nie wyrobią się w tym stuleciu. Prawdopodobnie. No dobrze, żeby mówić o P i NP, żeby mówić w ogóle o problemach trudnych, ponieważ teraz przejdziemy do problemów, które są możliwe do zrobienia, ale trudne obliczeniowo. Trzeba dużo się naliczyć, żeby je zrobić. No to musimy jakoś uchwycić to, co to znaczy, że problem jest trudny obliczeniowo. Co to znaczy, że trzeba się naliczyć chwilę, żeby go rozwiązać. No więc mamy program, który potrafi, to jest powiedzmy odważne założenie, wczytać i obsłużyć dowolnie wielkości dane. W sensie możemy sobie dokupić od Google dowolną liczbę dysków. Wziąć dowolną liczbę procesorów z chmury Amazona. Możemy obsłużyć dowolne dane. Nasz jedyny problem to jest napisanie algorytmu, który te dane obsłuży. No i teraz oczywiście im większe dane dostaniemy, tym dłużej będzie działał nasz program. Czyli jeżeli dane mają wielkość n, n to jest jakaś abstrakcyjna liczba, dane mają wielkość n, to ile czasu, ile operacji musi wykonać nasz komputer, żeby podać odpowiedź na problem. No i to, ile kroków musi wykonać, nazywamy złożonością czasową algorytmu. Ona jest zależna od n. No właśnie. Mamy tutaj taki bardzo klasyczny przykład. Mamy słowo po lewej,
Po prawej mamy dość znany tekst. Czy to słowo gdziekolwiek występuje w tym tekście? Są Państwo? No, wszyscy są Państwo. Tak, występuje. Jak zaprogramować komputer, żeby wykrył to wystąpienie? Otóż najprościej przystawić je do pierwszej litery i zobaczyć, czy nie jest pierwszym słowem. Przystawić do drugiej litery i zobaczyć, czy nie zaczyna się od drugiego miejsca. Przystawić do trzeciej litery i zobaczyć, czy nie zaczyna się od trzeciego miejsca. No i teraz problem w tym, że słowo może być, ja podałem tendencyjny przykład, żeby słowo było króciutkie, ale jeżeli słowo jest bardzo długie i tekst jest też długi, no to złożoność będzie długość słowa razy długość tekstu, n kwadrat. Da się lepiej, ale na razie umiemy to zrobić, n kwadrat wystarczy nam to. Inny przykład problemu jego złożoności. Mamy punkty na płaszczyźnie. Czy którekolwiek trzy z nich leżą na jednej prostej? No tak, tak należałem tendencyjnie, akurat tutaj trzy z nich leżą na jednej prostej. Znaczy, nie zależy od wszystkich żartów, bo jeżeli prosta jest odpowiednio gruba, to nawet wszystkie leżą na jednej prostej. Ale tutaj nawet na takiej normalnej prostej leżą trzy punkty. No i oczywiście, jeżeli Państwo przypomną sobie wzory ze szkoły, no to wystarczy sprawdzić wszystkie trójki punktów i dla każdej trójki punktów zobaczyć, czy są współliniowe. To jest dość oczywiste, że jeżeli jest n punktów, to będzie trzeba sprawdzić n do trzeciej takich trójek. Mówimy, że złożoność tego problemu jest n do trzeciej. A, to jest takie tajemnicze o. Proszę się nim nie przejmować. Ono sobie pójdzie. To o oznacza, że to nie jest n do trzeciej, tylko 2n do trzeciej albo 3n do trzeciej. Tam stoi jakaś liczba, ale nam się nie chce o niej myśleć. Jak jeżeli Państwu przeszkadza o, no to proszę je zignorować. Uznać, że go tam nie ma. Jeszcze jeden przykład. Mamy dwa ciągi liczb. Czy da się wybrać jedną liczbę z pierwszego i drugą liczbę z drugiego, tak żeby dostać zadaną sumę, w tym wypadku 16? No da się w tym akurat wypadku wybrać 11 i 5. No i da się, najprostszy algorytm, który to robi, to sprawdza wszystkie liczby z pierwszego, wszystkie liczby z drugiego i osiąga złożoność n kwadrat. Da się lepiej. Dojdziemy do tego również. No, problemy, które da się rozwiązać w czasie n log n, n kwadrat, n do trzeciej, ogólnie n do jakiejś stałej potęgi, nawet n do 17, nazywamy wielomianowymi albo, to trzeba pewna ironia losu, łatwymi obliczeniowo. Oczywiście problem, który rozwiązuje się w czasie n do 9 albo n do 17, nie jest łatwy obliczeniowo, ponieważ już dla n równego 3, dla danej wielkości 3 będzie działało dość długo, no ale tak się przyjęło nazywać. Klasy takich problemów, oczywiście nie mam ochoty definiować, co jest klasa problemów, w związku z czym machnę rękami, Państwo przejdą na ten do porządku dziennego. Klasy takich problemów, które da się rozwiązać w czasie wielomianowym, nazywam P, czyli po prostu problemem wielomianowym. No ale są takie problemy, o których no, albo nie ma takiego algorytmu, albo jest nieoczywisty algorytm, działałby wielomianowo i takim klasycznym przykładem jest, mamy graf. Czy Państwo słyszeli o grafach? Przypuszczam, że słyszeli Państwo o grafach. Znamy sobie graf, czyli taki układ miast i dróg między nimi. Czy da się objechać te miasta tak, żeby w każdym być dokładnie raz? Akurat tu się da. No i najlepszy algorytm, który tak przyjdzie nam do głowy od razu, na złożoność n silnia. Sprawdzamy wszystkie kolejności miast, wszystkie możliwe permutacje miast i dla każdej sprawdzamy, czy jest dobrym cyklem, czy jest dobrą ścieżką. Ponieważ kolejności jest n silnie, nawet będziemy musieli wykonać tyle kroków. Istnieje algorytm, który to robi szybciej. N kwadrat razy 2 do n, ale to wciąż jest wolno. 2 do n, to jeżeli weźmiemy n równe 60, to się nie doliczy w tym stuleciu. Jest naturalna różnica między algorytmami, które działają w n kwadrat czy n do trzeciej, algorytmy, które działają w czasie 2 do n lub n silnia. Pierwszy się nazywa wielomianowymi, drugie wykładniczym. Pokażę Państwu jeszcze jeden problem, tylko nie mam ładnego rysunku. Wyobraźmy sobie tą salę. Część z Państwa, to jest założenie, być może część z Państwa tu się nie lubi. Są jakieś pary wrogów, którzy chcą być daleko od siebie. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. I pytanie, czy można zorganizować festiwal, podzielić Państwa na trzy sale, tak żeby dwaj wrogowie nie trafili do tej samej sali? Tak, nie wiem, czy powinno to być mniej więcej zrozumiałe, co powiedziałem. Niektóre pary, tak jak na Facebooku można deklarować, że są przyjaciółmi, deklarują, że są wrogami. Musimy się podzielić na trzy. O, akurat mamy trzy. Musimy się podzielić na trzy części, tak żeby wrogowie nie trafili do tej samej. No i znowu, naturalny algorytm działałby w czasie 3 do n-tej. Sprawdzamy wszystkie możliwe przyporządkowania. Czy każemy Państwu się podzielić najpierw tak, potem tak, potem tak. Patrzymy, czy wrogowie trafili do tej samej. No, problem w tym, że to jest bardzo wolny algorytm i nie bardzo umiemy szybciej. Da się lepiej, chociaż niewiele. Da się zamiast 3 do n-tej zrobić 1,5 do n-tej. Co nie poprawia nam humoru za bardzo. Czyli znowu, to jest problem, no, natomiast problem jest, znaczy pytanie jest, czy da się to zrobić szybciej.
Czy da się zrobić ten problem podziału na grupy albo problem cyklu Hamiltona w czasie n kwadrat? Odpowiedź brzmi, nie mamy zielonego pojęcia. Po prostu nie wiem. Jak bardzo nie wiemy, o tym będę mówił za chwilę, ale bardzo nie wiem. Otóż te problemy mają taką szczególną cechę. Poza tym, że nie umiemy ich zrobić w czasie wielomianowym, bo takich problemów jest mniej więcej. Są nawet problemy, o których wiemy, że nie umiemy w ogóle ich zrobić w czasie wielomianowym. Są takie problemy, których w ogóle nie umiemy zrobić. Ale te problemy, poza tym, że umiemy je zrobić w czasie wykładniczym, to mają jeszcze drugą cechę. Jeżeli odpowiedź jest tak, jeżeli da się Państwa podzielić, albo jeżeli graf jest hamiltonowski, to da się niezbicie kogoś o tym przekonać. Ktoś się upiera, że graf nie jest hamiltonowski, pokazuje mu ten cykl Hamiltona. Tędy idź. No choćby chciał, nie może zaprzeczyć. Jeżeli odpowiedź jest tak, można podać niezbity dowód, że odpowiedź jest tak. Podobnie z podziałem na grupy. Jeżeli podział na grupy istnieje, to ja mogę go podać każdemu niedowiarkowi i on się wtedy, no, jeżeli nie jest wyjątkowo głupi, to musi się dać przekonać. Jeżeli odpowiedź jest nie, jeżeli graf nie ma cyklu hamiltonowskiego, to już nie mam takiego dowodu. Nie potrafię nikogo szybko przekonać o tym, że graf nie jest hamiltonowski, poza pokazaniem wszystkich cykli i pokazaniem, że żaden się nie nadaje. To nie jest za dobry sposób, ale potrafię szybko w czasie wielomianowym przekonać Państwa o tym, że Państwa da się podzielić na grupy albo że graf jest hamiltonowski. No więc problemy, dla których da się zweryfikować, jak spadnę, to mnie zjedzą zombie. Problemy, dla których da się zweryfikować odpowiedź, to znaczy, jeżeli odpowiedź jest tak, da się podać niezbity dowód, że odpowiedź jest tak, nazywamy problemami NP. To się skrót od non-deterministic polynomial, czyli niedeterministycznie wielomianowymi. Bardzo piękna nazwa. Wszyscy uwielbiają wymawiać niedeterministycznie wielomianowe. Wszyscy mówią NP. Oczywiście, jeżeli problem jest w ogóle wielomianowy, to jest też NP. Jeżeli mam, proszę, przypomnij sobie, szukamy dwóch liczb, których suma daje 16. Mogę Państwa szybko przekonać, że istnieją takie liczby, po prostu je pokazując. Nawet mogę szybko przekonać, że nie istnieją takie liczby, podając wszystkie możliwe pary. Ich jest wtedy mało, więc mogę to zrobić. Więc oczywiście każdy problem, który jest P, każdy jest wielomianowy, jest też NP. To jest nieciekawa, dość banalna obserwacja. Ale pytanie, czy istnieje choć jeden problem na świecie, który dałoby się teoretycznie weryfikować w czasie wielomianowym, ale nie da się, nie istnieje algorytm, który rozwiązałby go szybko. I na to pytanie bardzo nie znamy odpowiedzi. O tym, jak bardzo nie znamy, za chwilę. Kandydatem na taki problem jest cykl Hamiltona oczywiście, ale tak naprawdę nie wiemy. Może ktoś kiedyś, może ktoś z Państwa za 3 lata obudzi się rano i powie, umiem zrobić cykl Hamiltona w czasie n do czwartej. Ten cały świat się posypie, co prawda. O tym też powiem za chwilę. Ale byłoby to super. Niewątpliwie kibicuję Państwu, żeby coś takiego się stało. No dobrze, więc nikt tego nie wie. Chociaż wszyscy przypuszczają, że nie. Tak w ogóle, kto nadąża za tym, co ja mówię? Ręka do góry. Ja muszę sprawdzić jakiś czas, czy nie odjechałem, w związku z czym. Proszę mi wybaczyć te. Proszę mi wybaczyć te. Głupie pytania od czasu do czasu. Wszyscy myślą, że nie. Wszyscy uważają, że niektóre problemy się nie da zrobić. Problem w tym, że dowodzenie nieistnienia zawsze jest trudne. Dowód, że nie istnieje algorytm szybki, to tak naprawdę w odróżnieniu od dowodu, że istnieje algorytm szybki, nie bardzo wiadomo, jak się do niego zabrać. Wszyscy myślą, że szybkie algorytmy na problemy NP nie istnieją, ale nikt tego nie wie na pewno. No, gdyby tak się zdarzyło, że P równa NP, gdyby tak się zdarzyło, że wszystkie problemy, które mają wynik weryfikowalny, miałyby też wynik, który da się znaleźć. Miałoby to ciekawe konsekwencje. Między innymi jakby bardzo dużo naukowców straciłoby tytuły naukowe, ale to jakby nie jest najgorszy wynik. To nie jest najgorszy problem. Problem jest taki, że jest tak, coś takiego jak kryptografia z kluczem publicznym, która generalnie rzecz biorąc polega na tym, że ktoś potrafi nas przekonać. My mamy czyjś klucz publiczny, on potrafi nas przekonać, że ma klucz prywatny, który do niego pasuje. Jeżeli on nam, w pewnym sensie, gdyby on nam podał klucz prywatny, to potrafiliśmy powiedzieć, tak, to jest klucz prywatny pasujący do klucza publicznego. Ale jeżeli P równa NP, to z algorytmu na weryfikację klucza można by wyprowadzić algorytm na znalezienie klucza prywatnego. Da się wtedy w czasie wielomianowym znaleźć klucz prywatny dowolnej osoby na świecie. I to niezależnie czy RSA, czy jakiś inny algorytm, SH, czymkolwiek Państwo nie zrobili, zawsze da się znaleźć klucz. Jeżeli tylko da się sprawdzić, że klucz jest dobry, to da się go znaleźć. Widzą Państwo, jak daleko idąca jest to konsekwencja? W ogóle nie istnieje wtedy kryptografia z kluczem publicznym. W związku z czym to jest to, o czym mówiłem, że świat by się mógł troszeczkę zmienić. Cała kryptografia świata poszłaby się paść. Gdyby ktoś z Państwa faktycznie obudził się rano za 3 lata i zobaczył, że P równa NP,
No to proszę się zastanowić, czy chcę to ogłosić, no, na cały świat i zyskać sławę, czy też chcę skorzystać z faktu, że kryptografia nie działa. Jest pewna zachęta, żeby jednak nie korzystać z faktu, że kryptografia nie działa. Za rozwiązanie tego problemu jest $1,000,000. Claymath Institute za rozwiązanie tego problemu w którąkolwiek stronę, tak albo nie, płaci $1,000,000. Na szczęście to jest mało prawdopodobne. Wszyscy liczący się naukowcy i właściwie wszyscy, którzy mają jakieś orientacje w problemie PNP, uważają, że po prostu takie problemy, że istnieją takie problemy, że jest nawet bardzo dużo takich problemów, które da się zweryfikować szybko, ale nie da się znaleźć rozwiązania. Natomiast problem w tym, że tak jakby nasza matematyka w ogóle nie radzi sobie z tym problemem. To nie jest tak, że liczymy i nam nie wychodzi. Po prostu nie ma, jakbyśmy nie mieli narzędzi. Jak jestem jak Gandalf stojący przed kopalnią Mori, całkiem płaska ściana, musimy otworzyć drzwi. Dopóki ktoś się nie obudzi, nie zawoła melon, nie zgadnie hasła, nie stworzy zupełnie nowej matematyki, to prawdopodobnie nie uda nam się rozwiązać tego problemu. Potrzeba geniusza, który by naprawdę stworzył coś absolutnie nowego w matematyce. A aktualnie najlepsi ludzie potrafią udowodnić na przykład, że dowód taką metodą nie pójdzie. Że w ten sposób się nie uda udowodnić. Ale takie są bardzo różne wyniki na temat, niektóre bardzo zaawansowane, niektóre bardzo sprytne, ale nikt nie przybliżył się tak naprawdę do rozwiązania PRNP. Oczywiście co jakiś czas ktoś ogłasza, że udowodnił i tak dalej, ale po pierwszych 30 nieudanych próbach właśnie ludzie przestali w to wierzyć. No dobrze. Jest taki problem, który jest w oczywisty sposób NP. No i ma pewną szczególną rolę w kategorii problemów NP. Nazywa się SAT, od Satisfiability. Mamy formułę logiczną. Ja napisałem ją nawet dwa razy. Raz napisałem ją w sposób, który Państwo uwielbiają zapewne ze szkoły średniej i pierwszego roku studiów, jakichkolwiek studiów, z teorii mnogości i tak dalej. Formuła logiczna. Znają Państwo formuły logiczne? Może Państwo wyparli. To jest bardzo możliwe. No ale gdy Państwo wyparli, no to na pole napisałem tę samą formułę zapisaną w C++. Czy da się dać takie wartości zmiennym, zarówno albo w jednej, albo w drugiej formule, żeby to wyszło prawdą, żeby to była prawda? Tu się da. W tym akurat formule, które napisałem, da się. Wystarczy, by x1 było prawdą, x2 było fałszem, x3 było fałszem. I to już wystarczy. x3 to jest false, x2 to jest false, x1 to jest true, x4 może być też true i formuła wychodzi prawdziwa. Niestety problem jest, jak to zrobić ogólnie. Jak komputer ma znaleźć takie wartości zmiennych, żeby to była prawda? Ten problem właśnie nazywa się satisfiability, czyli spełnialność formuły. W skrócie wszyscy mówią sat, dlatego że to jest znacznie mniej sylab do wymówienia. Da się oczywiście mniej więcej w czasie 2 do n tej. Jeżeli jest n zmiennych, powiedzmy, że formule, która ma długość n, może być n zmiennych co najwyżej, no to da się sprawdzić wszystkie możliwe wartości. Każdej zmiennej dać 0 albo 1. Czyli dwie możliwości dla każdej zmiennej, czyli w sumie z 2 do n tej możliwości. No super, to jest to jakiś algorytm. Nikt nie potrafi lepiej. Aczkolwiek, no już będę, mówiłem to już raz i będę mówił kilka razy, ludzkość potrafi robić bardzo dobre sat-solwery, czyli programy, które faktycznie dostają formułę i wypluwają wynik, mimo że tego się teoretycznie nie da zrobić. No ale ludzkość taka jest. To, że czegoś się nie da zrobić, jeszcze nikogo nie powstrzymało. Oczywiście sat-solwery i inne podobne zabawki działają tak, że korzystają z jakichś szczególnych właściwości danych, że ta formuła jest akurat specjalna, więc można zrobić coś, albo można zrobić coś innego, a czasem po prostu mamy dość czasu, żeby się doliczyć. No więc nie ma programu, który byłby ze 100% dokładnością rozwiązałby SAT-a, ale ludzkość i tak zmuszona do rozwiązania tego problemu radzi sobie. Niemniej jednak teoretycznie złożoność algorytmu pesymistyczna w najgorszym wypadku zawsze jest 2 do n i nikt nie umie lepiej. O tym lepiej też będzie. No i teraz niejaki Stephen Cook, znaczy niejaki, to jest bardzo złe słowo, pan Stephen Cook, niezwykle utalentowany informatyk, udowodnił, że każdy problem NP, cykl Hamiltona, organizacja festiwalu i tak dalej, każdy problem NP da się zamienić na formułę logiczną. Nie, długą, ale nie przesadnie, wielomianowo długą. Czyli gdyby ktoś umiał rozwiązywać formuły, to natychmiast rozwiązałby wszystkie problemy NP. Ponieważ każdy problem NP zamienia się na formułę, gdzie ktoś, wystarczy, że ktoś rozwiąże formuły, wszystkie problemy NP będą rozwiązywalne. I cykl Hamiltona, i organizacja festiwalu, wszystko. No super, no to jeszcze mniej do roboty. Ale tak, to jest to, co właśnie powiedziałem. Tak, takie problemy
dla których wystarczy rozwiązać jeden, żeby rozwiązać całą klasę NP, nazywa się NP zupełnymi. No i okazuje się, no właśnie, skoro wierzymy, że P nie jest równe NP, to wierzymy, że jednak nie ma tego algorytmu wielomianowego na problem SAT. Czyli nie należy się spodziewać, że te problemy dadzą się rozwiązać w jakimkolwiek rozsądnym czasie. Dlaczego ja mówię problemy? Na razie pokazałem jeden, czyli SAT. No tak, jesteśmy od dowodu EP-ów dość daleko, w związku z czym w zasadzie dla takich problemów nie spodziewamy się algorytmu, ale nic, nie wiemy na pewno, no co tu zrobić. Właśnie, przegapiłem to, co chciałem powiedzieć. Okazuje się, że cykl Hamiltona też jest problemem NP zupełnym. To znaczy, gdyby ktoś wymyślił algorytm na cykl Hamiltona, to da się rozwiązać też formuły logiczne. Czyli w drugą, nie tylko da się każdy cykl graf przerobić na formułę logiczną, ale też w drugą stronę. Każdą formułę logiczną da się zamienić na graf. Tak, odpowiedność między grafami a formułami logicznymi. Jeżeli formuła jest spełnialna, to graf ma cykl Hamiltona. W związku z czym wystarczy zrobić cykl Hamiltona, żeby zrobić problem formuł, czyli żeby zrobić wszystkie problemy NP. Cudownie. No to wystarczy rozwiązać jeden problem cyklu Hamiltona, żeby zarobić milion dolarów, uzyskać wieczną sławę i, no i szczęśliwe życie prawdopodobnie. Chociaż nie jestem pewien, czy to wystarczy do szczęścia. No dobrze, są inne problemy, o których też się okazało, że są NP zupełne. Na przykład problem plecakowy. Jesteśmy w restauracji, mamy budżet, chcemy wydać cały budżet. Jak zjeść jak najwięcej? Mamy kartę dań. Na każdym daniu jest napisana gramatura, ile gramów ma. Jak napchać się jak najbardziej, żeby zmieścić się w budżecie. Albo też znany problem konwojażera. Mamy objechać wszystkie miasta, w każdym musimy być. Mamy jakąś ilość miejsc do objechania. Jak to zrobić najkrótszą drogą? Albo problem układania harmonogramu. Każdy z Państwa studiujący wie, jak ciężko się doprosić o harmonogram, jakie są spóźnienia w układaniu go i tak dalej. Otóż problem harmonogramu okazuje się też być NP zupełny. Jeżeli mamy salę, wykładowców, no i grupy oczywiście studentów, okazuje się, że problem, czy istnieje harmonogram, który godzi ze sobą wszystkie wymagania, jest NP zupełny, czyli nie ma szybkich algorytmów na zrobienie go i to jest właśnie oficjalne tłumaczenie wszystkich dyrektorów do spraw dydaktycznych i tak dalej. Co ciekawe, problem NP zupełny jest też saper. Gdy Państwo odpowiedzieli na pytanie, mamy taką grę w sapera, część pól jest odkryta, część nie. Pytanie, gdzie są miny? Albo pytanie, czy da się rozstrzygnąć, gdzie są miny? Otóż okazuje się, że jeżeli Państwo zrobią taki problem, to milion dolarów. Da się zamienić sapera na formuły logiczne. Znaczy odwrotnie, formuły logiczne na sapera. Obie strony. Albo problem hydraulika, czyli znowu puzzle. Mamy takie prostokątne puzzle, tylko tym razem nie pasują do siebie, ale wolno nam je obracać. Mamy taką planszę z puzzli i one nie pasują do siebie, ale wolno nam każdy obracać we wszystkie strony, czy to się obrócić tak, żeby wszystkie pasowały. Jest taka gra w Lidu, która nazywa się Kaplumber. To takie rury i trzeba je poobracać tak, żeby woda płynęła. No to jest mniej więcej ten problem. No i niestety problem hydraulika też jest NP zupełny. Raczej nie da się tego zrobić w czasie wielomianowym, ale jeżeli komuś z Państwa się uda, milion dolarów. No i proszę Państwa, tym przez ostatnie 30 lat zajmowali się informatycy, niektórzy teoretycy, z powodzeniem. Dowodzili, że problemy są trudne obliczeniowo. Oczywiście równolegle ludzkość wymyślała coraz to lepsze algorytmy na problemy, do których teoretycznie algorytmy nie istnieją. No i mam jakby z obu stron osiągnięto pewną satysfakcję. O wiele, bardzo wielu problemach już wiemy, że są trudne, a z drugiej strony mamy pewne heurystyczne algorytmy, które jakoś tam w nich pomagają. No ale cóż, jak to jest? Tak to jest, że te łatwe problemy do zrobienia musimy się kiedyś skończyć. Znaczy już naukowcy o większości problemów takich typowych udowodnili albo znaleźli algorytm, albo pokazali, że są bezupełne i nie należy się takiego algorytmu spodziewać, albo są tak trudne, że nikt nie wie, jak je zrobić. Są takie problemy, które nie wiadomo, czy istnieje algorytm, nie wiadomo, czy są bezupełne. No więc ostatnia część tego, co chciałem Państwu powiedzieć, to jest to, czym się zajmują naukowcy, teoretycy dzisiaj. Być może części z nas znudziły się już problem nierozstrzygalny, być może znudziły się nam problemy NP zupełne. No to popatrzmy na te problemy, które były dokładnie. Powalczmy troszeczkę o złożoność. No właśnie, ta część opowiada o tym, czego komputery nie potrafią zrobić tak od razu. Chyba. Więc nawet jeżeli potrafimy coś zrobić w czasie wielomianowym, to i tak warto walczyć o poprawę złożoności. Różnica między algorytmem liniowym, czyli działającym o n, a o ten kwadrat jest duża. Jeżeli dane są wielkości 1000,
no to jeden wygląda 1000 operacji, a drugi bilion. Wciąż oba się zmieszczą, no, powiedzmy, w minucie. Jeżeli n jest 100 tysięcy, to liniowy algorytm wykona się prawie natychmiast, kwadratowy już będzie czekał kilka sekund. No i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli dane są milion, to na kwadratowy będziemy czekać do jutra. W związku z czym warto walczyć o złożoność. No to przypomnijmy sobie problem z wyszukiwaniem słowa w tekście. Okazuje się, że nie trzeba przystawiać tego słowa do wszystkich miejsc w tekście. Jest bardzo sprytny algorytm, nazywany algorytmem Knuta, Morrisa i Pratta, który zamiast przystawiać w każdym miejscu, przystawia w pierwszym miejscu, a jak mu się nie uda, to wie, że kilka następnych miejsc może spokojnie pominąć, może się przesunąć trochę bardziej do przodu. Jak się to dobrze policzy, wychodzi, że całkowita złożoność algorytmu jest liniowa. Ode. Nie będę teraz Państwu tłumaczył algorytmu KMP, to jest temat na osobny wykład tak naprawdę. Zresztą bardzo ciekawe. Może Państwo zresztą znają. Inny problem, tutaj on nie jest decyzyjny, czy odpowiedź nie jest tak lub nie, ale za to problem bardzo ładnie przemawia do wyobraźni. Trzeba po prostu pomnożyć z siebie dwie liczby. Prawda, że liczby są duże, takie kryptograficzne, powiedzmy, w wielkości SHA1, mają po tysiące cyfr. No to jakby Państwo się zabrali do mnożenia przez siebie dwóch liczb? Pewnie jakimś algorytmem polegającym na mnożeniu pisemnym. No, oczywiście odpowiedź dla Państwa praktyczna brzmi biblioteką GMP, albo coś w tym stylu, albo w Javie. Natomiast jak to robi Java? Oczywiście można mnożyć pisemnie. Ostatnią cyfrę razy pierwszą liczbę, przedostatnią cyfrę drugiej razy całość. Nie wiem, czy pamiętają Państwo mnożenie pisemne. Jak tak zrobimy, to w zasadzie mnożymy każdą cyfrę przez każdą, to jest n kwadrat. Otóż istnieje algorytm, który jest absolutnie kosmiczny, to jest algorytm Schrödinga-Strassena, który robi to w n log n log log n. Zabawna złożoność, ale są jeszcze zabawniejsze, proszę się nie martwić. No on generalnie rzecz biorąc, no dobrze, nie chcę w niego wchodzić, on zamienia liczby na wielomiany, zauważa, że zamiast mnożyć wielomiany, może policzyć ich wartości w różnych punktach, pomnożyć te wartości przez siebie, a potem wrócić z powrotem do wielomianów, a potem wrócić z powrotem do liczb. Wychodzi mu n log n, nieważne jak. To ludzkość zwalczyła. I to dość wcześnie, bo w latach 60. czy 70. No to weźmy jakiś problem, z którym my możemy sami powalczyć. Czyli szukamy w dwóch ciągach, mamy dwa ciągi, i szukamy dwóch liczb, jednej z jednego ciągu, drugiej z drugiego ciągu, żeby suma była 16. Otóż da się to zrobić w n log n. Wystarczy posortować pierwszy ciąg, odpalić na nim sort. Po prostu sort działa w czasie właśnie n log n. I co teraz, jak pierwszy ciąg jest posortowany, możemy zobaczyć pierwszą liczbę 10, no i wiemy, że brakuje nam 6. To możemy tej szóstki poszukać w drugim ciągu. Skoro jest posortowany, możemy poszukać wyszukiwaniem binarnym. Albo jeżeli Państwo wolą, nie wiem, jakieś inne języki programowania, można zrobić słownik w Pythonie na tym pierwszym ciągu i szukać elementów drugiego w nim. Akurat szóstki nie ma, tutaj szukamy teraz dwunastki, też nie ma. Teraz szukamy dwójki, żeby uzupełniła czternastkę, też nie ma. Ale dla piątki jedenastka się znajdzie. Dla każdego elementu drugiego ciągu wykonujemy jedno wyszukiwanie binarne, czyli złożoność jest n log n. No to pokazałem Państwu, czym lubią się zajmować teoretycy, poprawianiem złożoności algorytmów. Oczywiście to jest niestety zbyt proste, na tym się kariery nie zrobi, ale uwaga, to jest naturalne pytanie. Mamy dwa ciągi, pytanie, czy istnieją dwie liczby, jedna z pierwszego, drugie z drugiego. Chcemy osiągnąć zadaną sumę. Co się stanie, jak są trzy ciągi? Mamy trzy ciągi, chcemy wybrać pierwszą liczbę z pierwszego, drugą z drugiego, trzecią z trzeciego i ich suma jest zadana. Niech będzie 0. Istnieją takie trzy liczby, które sumują się do 0. I teraz to się da zrobić w n kwadrat. No to tak naprawdę nie jest to zbyt odkrywcze. Znaczy, dla każdej liczby z trzeciego ciągu rozwiązujemy problem z sumą dwóch elementów dla pozostałych dwóch ciągów. Choć n kwadrat log n, jak się troszeczkę pokombinuje, wyjdzie n kwadrat. Problem w tym, że nikt nie umie lepiej. No to ten problem jest bardzo naturalny, więc został dość wcześnie postawiony. Od bardzo, bardzo wielu lat nikt nie potrafi zrobić tego problemu szybciej niż n kwadrat. To jest frustrujące. Bardzo dużo problemów, tak złożoność się poprawia, aż dojdziemy do liniowej i już wtedy wiemy, że lepiej się nie da. Tutaj nikt nie potrafi zejść poniżej n kwadrat. Są jeszcze bardziej frustrujące porażki. Mamy dwa słowa. Chcemy jedno przerobić na drugie. To się nazywa odległość edycyjna. Słowo Turing i słowo teren. Ile operacji potrzebuję, żeby przerobić jedno słowo na drugie? No zamieniam U na E, zamieniam I na E, kasuję G. Trzy operacje. No teraz mamy dwa takie słowa i pytamy, ile potrzeba operacji, żeby zamienić jedno na drugie. To się nazywa odległość edycyjna tych dwóch słów. Ile edycji trzeba wykonać na pierwszym, żeby znaleźć drugi. Zanim powiem, do czego to się to służy, to jeszcze powiem drugi bardzo podobny, pokrewny problem.
najdłuższego wspólnego podciągu. Znowu mamy dwa słowa i chcemy wybrać takie literki z pierwszego i z drugiego, żeby były zgodne. No to jest FESWIA. To jest wspólny podciąg tych dwóch słów. Ma długość 5. Chcemy znaleźć najdłuższy taki wspólny podciąg. No i teraz oba te problemy mają bardzo takie bardzo naturalne, praktyczne zastosowania. Na przykład przychodzą do nas biolodzy, dostają dwa kody genetyczne. Czy one są podobne? Czy człowiek jest podobny do szympansa? No wiedzą Państwo, z miłego Wydziału Biologii, chętnie byśmy odpowiedzieli na to pytanie, ale niestety nie umiemy tego zrobić szybko. Umiemy to zrobić n kwadrat, jeżeli być może Państwo widzieli algorytm, który robi n kwadrat, nazywa się programowanie dynamiczne. Generalnie rzecz biorąc, polega na tym, że analizujemy każdy początkowy fragment pierwszego i każdy początkowy fragment drugiego ciągu i liczymy na nim odpowiedź. To jest prosty algorytm, pochodzi z roku 79 i od 40 lat nikt nie potrafi się posunąć z tym problemem do przodu. I to nie dlatego, że nie próbował, ponieważ ten problem służy właśnie do podobieństw kodów genetycznych, można szukać tych plagiatów na przykład, czy dwie prace są do siebie podobne. No to policzmy odległość edycyjną. Jak edycji jest mało, to znaczy, że ktoś po prostu przepisał tę pracę i zmienił bardzo mało rzeczy. Ten problem jest tak potrzebny i tak naturalny, że każdy by chciał go rozwiązać szybciej i nikt nie potrafi. No i to jest ten problem zrozumienia. Dlaczego się nie da tego algorytmu zrobić, tego problemu zrobić szybciej niż n kwadrat? Dlaczego? No właśnie. Mamy za sobą 40 lat walki z tym. Osiągnęliśmy pewien sukces w 81 roku. Też pokazał, że to się n kwadrat przez log n. Niestety żadna poprawka. Jak dowodzić, jak w ogóle próbować dowodzić, że coś się nie da zrobić szybko? W zasadzie nie wiadomo. Czasami więc uciekamy się do takich pewnych oszustw. Na przykład problem szukania trzech liczb o sumie 0 i problem szukania trzech wspólniowych punktów na płaszczyźnie są ze sobą powiązane. Jeżeli umiemy zrobić jeden z nich, to umiemy zrobić drugi w tym samym czasie mniej więcej i odwrotnie. W związku z czym oszukujemy, tak? Zakładamy sobie, że tego problemu sumu nie da się zrobić i udowodniamy na tej podstawie, że nie da się zrobić też innych problemów. No jest to pewne oszustwo, ale nic lepszego nie mamy. Z pewną odsieczą przychodzi nam wykładnicza złożoność. Otóż pamiętają Państwo, jak mówiłem o podziale Państwa na trzy grupy, tak żeby wrogowie nie trafili do tej samej grupy. I mówiłem, że algorytm najlepszy jest 3 do n tej. To nie jest prawda. Istnieje algorytm, który działa w 1.3 do n tej. Teraz pytanie. Weźmy sobie problem. Nie będę mówił, jak ten algorytm działa, zresztą nie wiem tak naprawdę. Da się tę liczbę 3 nieco zmniejszyć. Pytanie, co z najbardziej typowym problemem pozwolonym, czyli spełnialnością formuł. Wiemy, że da się zrobić spełnialność formuł w czasie 2 do nt. Czy da się zrobić w czasie 1.9 do nt? Nie wiemy. Nikt nie potrafi. Tak długo nikt nie potrafi, aż w końcu ktoś sformułował hipotezę. Ona się nazywa silna hipoteza o czasie wykładniczym. Nie ma algorytmu, który rozwiązuje problem SAT, problem spełnialności formuł w czasie 1.99 do nt. I ta hipoteza ma więc sens. SAT jest pewnym pierwotnym problemem np zupełnym, czyli całkiem możliwe, że faktycznie p jest równe na ten p i że SAT jest w pewien sposób trudny. Ta hipoteza jest lepsza. Na tyle dobra, że duża część informatyków zgodziła się oprzeć na niej, założyć, że ona jest prawdziwa i dowodzić, że jeżeli ona jest prawdziwa, to innych rzeczy nie da się zrobić. No i właśnie dwa bardzo dość świeże wyniki sprzed półtora roku. Gdyby się dało policzyć odległość edycyjną, czyli dla dwóch ciągów szybciej niż n kwadrat, to da się policzyć SAT szybciej niż 2 do n. Pomysł jest dość skomplikowany. Generalnie pomysł jest taki, że dzielimy formułę na pół w pewien sposób. Każdą z formuł rozwiązujemy naiwnie, czyli w czasie 2 do n drugich, skoro jest na pół, to 2 do n drugich, a potem składamy te rozwiązania między sobą, ale składamy tak, żeby użyć algorytmu na odległość edycyjną. To jest dość skomplikowane, ale da się zrobić. I teraz gdyby odległość edycyjna dała się zrobić w n do 1,8, to jak policzymy, 2 do n drugich do potęgi 1,8 wychodzi 2 do 0,9 n, czyli 1.86 do n. Podobno każdy wzór zmniejsza liczbę słuchaczy o połowę, mam nadzieję, że Państwo się nie przestraszyli za bardzo. Gdyby istniał algorytm na odległość edycyjną, czyli na problem wielomianowy, to istniałby szybszy algorytm na problem wykładniczy. To jest ciekawy wynik. Wymaga dość zaawansowanych technik, bardzo dobrego pomysłu. Jeszcze wiąże ze sobą kilka rzeczy, pozornie niepowiązanych, a w dodatku daje pewien argument, dlaczego ponosimy cały czas porażki w walce z odległością edycyjną. Jest podobny wynik, też z Uniwersytetu Stanforda.
Jeżeli najdłuższy wspólny podciąg da się policzyć szybciej niż kwadrat, to da się też zrobić sad szybciej niż 2 do n. No i to jest, proszę Państwa, to, czym informatycy teoretycy, czym porządni informatycy, tacy najlepsi na świecie, bo te nazwiska, które tu podałem, to są najlepsze nazwiska w tym momencie na świecie, zajmują się dzisiaj. Oczywiście bardzo wielu teoretyków odnosi sukcesy, które pomagają innym, ale to jest właśnie, przedstawiam Państwu najnowsze wyniki tej kasty teoretyków, która utrudnia Państwu robotę. Właśnie dzięki nim dostaliśmy nowe narzędzia do odbierania nadziei programistom. No i mam dla Państwa złą wiadomość, będziemy to robić dalej. Znaczy nie wiem, czy ja konkretnie, ale informatycy będziemy odbierać Państwu nadzieję dalej. Dalej chcemy jak największej liczbie problemów dowieść, że nie da się ich zrobić szybko. Nie robimy tego ze złośliwości. Robimy to dlatego, żeby zrozumieć świat i żeby wiedzieć, jak to wszystko działa. W związku z czym bardzo lubimy nowe narzędzia i będziemy działać dalej. Dziękuję Państwu. Dziękujemy serdecznie za wygłoszenie wykładu. Jeszcze zapytam pytania. Są pytania. Słucham. Czy teoretycy zajmują się rozważaniem problemu stopni dla jakichś podklas problemów? Skoro wiadomo, że w ogólnym przypadku problem stopni jest nierozstrzygany, ale może za jakiś podklas problemu? Odpowiedź mi tak, ponieważ naukowców na świecie jest bardzo dużo. Jak tylko widzą coś, czym można się zająć, to rzucają się na to. Natomiast nie wiem, jakie są aktualne wyniki na świecie. Znaczy, niewątpliwie skoro na przykład martwe kody są wykrywane, to jakieś sukcesy są. Natomiast no, nie potrafię panu powiedzieć jakichś takich konkretnych, działających na wyobraźnię wyników odnośnie problemu stopu na jakichś mniejszych klasach. Kolejne pytanie. Nie powinien był tego wzoru pisać, to dlatego. Ja mam takie proste pytanie. To są problemy takie dużo prostsze niż jakieś super TNP zupełne. No, nawet nie wiem, jakieś różniczkowanie symboliczne, czy jakieś upraszczanie wielomianów, czy coś. Czy tego rodzaju na przykład problemy też są takie trudne, czy da się jakoś... A które konkretnie? Różniczkowanie symboliczne jest łatwe. Jest łatwe, no bo jest wzór na różniczkę, na pochodną iloczynu, jest wzór na pochodną złożenia i tak dalej. Wystarczy je zaaplikować wielokrotnie i po prostu działa. Znaczy, później jest bardzo skomplikowany i to trzeba jakoś uprościć, nie? A teraz pytanie, czy da się uprościć wzór? O, i to już jest trudne. Znaczy, jeżeli mamy wzór i pytanie jest najkrótsza postać tego wzoru, to wydaje mi się, że to jest NP zupełne. Natomiast oczywiście nie potrzebujemy zawsze najkrótszej postaci, jak bardzo często się zdarza. I zarówno przy podciągach, jak i wszystkich problemach, o których mówiłem, bardzo często nie potrzebujemy najlepszego rozwiązania, zaczynam w miarę dobre rozwiązanie. Więc wystarczy, że umiemy trochę upraszczać wzory, nie musimy mieć pewności, że to jest najlepiej uproszczony wzór. Tylko, że odpowiedź mi, prawdopodobnie nie da się uprościć wzoru do najlepszej możliwej postaci, ale do dobrej postaci jak najbardziej. Są jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy jeszcze. Dziękujemy.